ciężko teraz powiedzieć tak na gorąco, na po meczu, co było decydujące, natomiast wydaje mi się, nie wiem, że jakaś trema zjadła chłopaków, czy ogólnie całą naszą drużynę. Gdzieś popełnialiśmy proste błędy, niewymuszone straty, ciężko nam było się utrzymać przy piłce i ciężko było stworzyć jakieś sytuacje podrąkowe. No. Naprawdę trudno teraz na gorąco cokolwiek jest powiedzieć. Zdarza się, jedenastki, nawet najlepsi zawodnicy nie wykorzystują. Robert jest naszym egzekutorem, strzelił już wcześniej rzuty karne i teraz nie może cała odpowiedzialność na niego spadać, bo to nie on przegrał dzisiaj mecz, tylko cały Śląsk. Wydaje mi się, że mieliśmy jeszcze 85 minut na to, żeby strzelić czy jedną bramkę, czy dwie i wygrać ten mecz. Natomiast no, tak jest w piłce, czasami jedna sytuacja, jedna akcja, nie strzelamy i przegrywamy. Nie, wydaje mi się, że nie. No. Też czuję, że mógł to być jakiś kluczowy moment, gdzie właśnie mogliśmy zdominować delikatnie Legię, bo się cofnęła. Natomiast mieliśmy czas, żeby przedyskutować, co nie idzie na boisku, no ale jak widać nie wyciągnęliśmy wniosków i nie poprawiliśmy rezultatu.